A więc tu jest o sprężareczka w pełnej okazałości, powiedzmy. I o, ja ją tutaj już troszeczkę porobiłem. Pochodziła parę godzin. Tutaj już powinna być tak dość dotarta. No i co to dużo mówić. Ogólnie fajnie, dosyć szybko to pompuje. Tam o, z piaskareczką daje radę sobie normalnie, tak dosyć. 24 mm. No i tak to wygląda. Generalnie za dużo to się już nic nie zmieni, oprócz tego, że trzeba będzie ładnie jeszcze pomalować. Pomalować i skrzynkę, która umożliwi jej rozruch automatyczny, bo silnik jest dwubiegowy, jakby gwiazda trójkąt. I ona musi chodzić na pierwszym biegu przez jakieś 10 sekund i wtedy na drugi bieg się przełączać. I jeszcze jak będzie na tym pierwszym biegu, to musi być tutaj otwarty, jakby że nie idzie powietrze do zbiornika. Tylko jak się rozbuja, to dopiero na drugim biegu tu zamknie to. Taki o zawór, to jest chyba cali ćwierć. No, taki tu będzie i to jest elektrozawór chyba. Tak to się nazywało. I po prostu... O, tutaj, no jest, cali ćwierć, o. I tutaj powietrze będzie sobie wylatywać, a jak przełączy się na drugi bieg, to się zamyka. I wtedy idzie powietrze do zbiornika. Jedni mówią, że nie trzeba tego automatu, żeby wystarczyło po prostu na takim prostostacie. Ale u mnie jest prąd za słaby i wtedy by i tak potrafi wyskoczyć ten, no, zabezpieczenie. Mimo tego, że dałem tu już takie mniejsze koło pasowe, ono ma 14 cm, a wcześniej było to, ono ma chyba 22. I na tym kole pasowym beczka tutaj, ona ma 100. 80 litrów do 8 bar w 53 sekundy nabijało. Mam bardzo szybko, wskazówka tak szła. Dosłownie. No, na tym troszeczkę wolniej, ale też daje radę. Zresztą zobaczymy zaraz sobie tą wydajność. Fajnie jest to, że właśnie sobie ten zawór. Zrobimy to tak, że się rozbuja, na drugi bieg włączę. I jak zamknę ten zawór, bo tak powietrze nie idzie tu wcale do środka. Wszystko idzie na zewnątrz, tak jak zamknę ten zawór, włączamy stoper. Jak dobije do 8 bar, to patrzymy, jaki mamy czas. Także sprawdzimy tą wydajność. No, ja mam tutaj trzy wyjścia. Tu jest jedno z odwadniaczem, a tu są dwa bezpośrednio z butli. No, bo do piaskarki potrzebuję trzy węże na 0,2 i tak jest za mało. I o, tutaj filtr powietrza od samochodu jest. Na razie domówię to wszystko tak na szybko w miarę. To będzie takie obudowane, taką skrzyneczkę to zbuduję. Tutaj jeszcze osłona pasków będzie. A wewnątrz zrobię taki myk, że jak już mam tamto koło pasowe, to nie wiem, czy ktoś pamięta, ale jak w trupku robiłem remont, to wymieniałem wałek od WOM-u. Ten krótki tam był. I to idealnie pasuje średnicą, tylko dwa łożyska. I tu wewnątrz będzie jeszcze jakby koło pasowe kolejne, napędowe, z końcówką na wałek od WOM-u. I dwa krótsze paski. To jeszcze jak szybciej budowałem sprężarkę, to mi zostały dwa nowe, bo to miała być w ogóle inna sprężarka na tej butli, ale wyszło, że jest taki trochę kolos. I te mi zostały i te idealnie tutaj pasują, że tu może być te długie paski i to tutaj na wałek od WOM-u, co będzie tu założone. I może tak być, a jeżeli chce się pod traktorem podczepić, to wtedy tylko te wystarczy zdjąć i dwa krótsze założyć i wszystko. A czemu tak chcę zrobić? Raz, że prąd drogi, a dwa, jeżeli damy to, bo silnik ma tam 1410 obrotów, powiedzmy, chyba tak było na tabliczce nawet. I jeżeli z tym kołem pasowym to mi w 53 sekundy pompowało, to dużo większe miało wydajność. A jeżeli w 60 na przykład się włączy wałek przez piąty bieg, to wtedy mamy tam jakieś chyba 1300 obrotów na łomie. Także to by o wiele szybciej pompowało i więcej. Tak jak, bo to koło pasowe ma taką średnicę prawie, jakby tu był silnik 11 kW. Bo po prostu kompresor się nie różnił z tego, co czytałem, tylko silnik. 7,5 kW miał mniejsze koło pasowe, co to dawało mniejsze obroty. A jak był 11 kW, to było większe tutaj koło pasowe. I wtedy wiadomo, wydajność była jeszcze większa. No ale to akurat jest tak, że wtedy można być to mobilne, jak jest na wałek od traktora i sobie regulujemy wydajność, jaką potrzebujemy. Także tak to wygląda, sprężareczka, mówiłem, już jest trochę dotarta, piaskowałem już ją parę godzin,
wszystko dość fajnie chodziło. Ale o, trzeba dorobić jeszcze tutaj właśnie tą, tu będzie taka skrzynka sterująca tym, z czasówką. Wtedy ten wałek od WOM-u, osłonę, wtedy to się wszystko ładnie tutaj wyczyści, wymaluje i tyle. I jeszcze tu jest, mam lekki problem, bo ja to zalałem olejem 15W40, ale on jest chyba troszeczkę za gęsty, bo tak jak było cieplej, to bez problemów nabijało ciśnienie, a teraz jeżeli jest właśnie tak troszkę zimniej, to muszę chwilę poczekać. Wskazówka wolno, wolno bardzo idzie i ten olej jest chyba za gęsty. Chyba jest za gęsty i tutaj na bagnecie jest poziom ok. Ja mam to ustawione na ten 1,8 bara ciśnienia. Tak jak to było wcześniej. O, poziom oleju widać jest ok. Czyściutki jest jeszcze chyba. No taki dość, ale ja go chyba wymienię na coś rzadszego. Jeżeli ktoś orientuje się, jaki tu powinien być, to byłbym wdzięczny za tutaj zapowiedzenie, co tutaj najlepiej wlać, bo ta 15 jest za gęsta po prostu jakby. I tymi małymi rureczkami ta mała pompka ma ciężko to tutaj zacząć. Dobra, także ja teraz podłączam przedłużacz i sprawdzamy to. Dobra, także teraz pierwszy bieg. 'Właśnie chyba jest za gęsty, dlatego nie chcę nabijać na raz. O, poszło. Nabiję ciśnienie. Tutaj nam sycie chwilę, bo jest automatyczny tłust. Zabór bezpieczeństwa nam zadziałał akurat. O. Przynajmniej jak jest ten zabór, można sprawdzić, czy te tutaj zaworki są szczelne i są jak najbardziej.
Także tam była, nie wiem, chyba minuta 40 dokładnie to na filmie tam było widać. Także ja to sobie teraz na komputerze podliczę tą wydajność i sprawdzimy to. Jak to liczyłem? No w sumie nie pamiętam. Znaczy, wiem jak to liczyłem, ale nie pamiętam. Chciałem powiedzieć ile to tam wyszło. Ale o, dobra, tu mamy drugi zegar i oba chyba tak samo pokazują. 7 i nie wiem, i chyba 2. I tu jest też coś takiego chyba, czy tam 7,5. No, no jest jak jest, także tak to było. 8 bar. Nabiło dosyć szybko. Tabeczka ma 180 litrów albo 200. Będziemy liczyć dla 180. I tak to wygląda. Tak van działa. Potem jak właśnie zrobimy to pod traktor, to jeszcze raz mierzymy sobie na tym dużym kółku pasowym, ile to tam nam pokaże. Także o. A jak chce się tu zrobić samemu, ten się ładnie czuł, to jest automatyczny trochę w ogóle i o. Wystarczy to wcisnąć, nie trzeba żadną korkę odkręcać, a jak powietrze spadnie, to wiadomo, to samo się otwiera. Także o, tak to wygląda. Na razie nie wygląda to za pięknie, ale działa. I to najważniejsze.